O, dobre rano, czyli dzień dobry. Jeśli oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że mój tata teraz mówi po czesku, dzięki czemu nauczyłam się kilka nowych słów w tym języku. Jeśli lubicie poznawać języki obce, to zostawcie łapki w górę i zaczynamy. Tato, jeszcze długo będziesz ćwiczyć? Jan, chwilku! Ech, no proszę, nie umiem się skupić. O, nie to koniec! Wszystko okej? Mam ci coś przynieść do jedzenia? Aha, mam chuć na zmarzlinu. Okej. Dzięki, dobry synu. Wiktor, co ty wyprawiasz? Tata jest głodny. No okej, okay, ale dlaczego kładziesz mrożonki na talerz? Trzeba ją gotować. Ale tata powiedział, że ma ochotę na zmarzlinę. Zmarzlinę? A, no tak, to po czesku lody. A, to ma większy sens. Co? To bez sensu. Język czeski brzmi podobnie, a słowa często znaczą zupełnie coś innego. Pewnie Czesi mówią to samo o języku polskim. O, wujek Zygfryd. A, to ten, który bierze wszystko dosłownie. Halo? Cześć, Julia. Słuchaj, czy mogę na jeden dzień podwieźć do was Zenkę? Jasne. Ach, to dobrze, bo muszę jechać do szpitala na zabieg. Ojejku, co się stało? A, bo wiesz, taka jedna dziewczyna wpadła mi w oko i teraz trochę boli. Jasne, powiedz jej, że może nas nawiedzić, kiedy zechce. Jesteśmy w domu. Okej, posprzątam pokój. Naprawdę wpadła mu w oko? Nie rozumiem niczemu. A co to je? Co to znamyna? No, ciocia Julia powiedziała, że mogę was nawiedzić, kiedy zachce. Chcesz, abych dostał infarkt? Ha? Wujek, dobrze się czujesz? Trochę dziwnie dzisiaj mówisz. Co to za krzyki? A? O, Zenka, już jesteś. Chodź do sali, będzie w siódmym niebie, jak cię zobaczy. Ojejku, a co jak spadnie? Ojejku, po prostu idź do niej, naprawdę się ucieszy. Okej. Było to dziwne. Dobra, ja mam dzisiaj sporo pracy, zajmij się dziewczynami. Ale jak? Nie wiem, zabierzę w jakieś fajne miejsce. Niejakie piękne miejsce? Cieszę się, że też lubisz grać w planszówki. Okej, wymień 3 stolice europejskie na A. Amsterdam, Ateny i... No rusz głową, bo przegrasz. To nic nie daje. No postaraj się, może coś ci wpadnie do głowy. Byle nie przez nos, bo będzie bolało. Czas minął, punkt dla mnie. Ahoj, holki! Ha? Holki? Ha? Widzę, że po czesku holki to znaczy dziewczyny, bo wiesz, mój tata dzisiaj mówi po czesku. A. Posłuchaj, mam napad. A proszę, nie rób mi krzywdy. Spokojnie, nic ci nie grozi. Ale przecież twój tata powiedział, że to jest napad. Już sprawdziłam w translatorze. Powiedział po prostu, że ma pomysł. Co rzeka ty na dywadlo? To nie było miłe. Chociaż przyzwyczaiłam się, że wszyscy nazywają mnie dziwadłem. To znowu małe nieporozumienie. Dywadlo to po czesku teatr. Może tam skoczymy? Ja nie umiem tak daleko skakać. Tato, myślę, że teatr z Zenką to nie najlepszy pomysł. No, jak poproszą, żebyśmy bili brawo, to jeszcze kogoś pobiję. Ach, ano. Można pojedziemy na chory. Kto jest chory? A, już widzę. Chory to po prostu góry. Ano. To dobry pomysł, może pojedziemy w góry. Pewnie już jest tam śnieg. Może weźmiemy raki? A jak już, to bym wolała krewetki.
Czas na wieczerzy. Ha? Czas na wieczerze? Czyli na kolację. W samą porę, bo zgłodniałam. Aha, okej. Cześć, tato, zrobiłeś już kolację? Ano, brambory z kotletą. Pychotka! I czerwona rzepa. Co? To nie jest rzepa. Czerwona rzepa to po czesku buraki. A, ale wolałabym zjeść jakąś kanapkę. O, niestety chleb nam się skończyła, jest niedziela. Może babci Ilonce coś zostały? Zawsze na weekend robi spore zapasy. A, dobry pomysł. Andrzej, skoczysz do mojej mamy i zapytasz, czy ma świeży chleb? Ano. Mam nadzieję, że w tym roku wygram konkurs Miss Emerytek. Ahoj, mami! Masz czerstwy chleba? Zaraz sprawdzę. Piotr, mamy może gdzieś stary chleb? A po co ci stary chleb? Nie wiem, Andrzej prosi o czerstwy chleb. Ten co zawsze ma dziwne pomysły. O, dzięki. Ciekawe, co zamierza z nim zrobić. Proszę, cięciu. O, dziękuję moc, mami. Pa. Co on dzisiaj tak dziwnie mówi? Ahoj, przyniosłem sam chleba. Ale ten chleb jest stary, jest twardy jak kamień. Miało to być czerstwy. Ano tak, czerstwy po czesku to świeży. Moja mama musiała cię nie zrozumieć. Sorry, Zenka, nic z chleba. Może zjeść paluszki? Ale że moje? W ogóle co tam u ciebie? Jak ci się układa z dziewczynami z klasy? Nie wiem, nic razem nie układałyśmy. No właśnie, ale słyszałam, że miałaś jakieś problemy. Udało ci się w końcu nawiązać z nimi kontakt? Musiałam to zrobić sama, bo one bały się, że je prąd kopnie. Wiem, że nie mówiły prawdy. Przecież prąd nie ma nóg. No tak, rzeczywiście. Andrzej, koleżanka zaprosiła mnie na baby shower. Jak myślisz, co jej kupić? Nie wiem. Można dupaczki. Co? A, śpioszki! Świetny pomysł. Ano, ja wiem. Wiktor, a ty gdzie? Wyprowadzam się do babci. Co? Dlaczego? Mam tego dość. Tata mnie ciągle obraża. Co takiego? Powiedział, że jestem chytry. No dobra, wytłumacz się, dlaczego mu powiedziałeś, że jest chytry? Proto, że je chytry. Zaraz, tego słowa nie znam. A, no tak. Wiktor, czekaj! Tata powiedział, że jesteś mądry. I jak tam dziewczyny, wykąpane? Tak, właśnie kładziemy się spać. To dobranoc, słodkich snów. Dobranoc. Aha, mamo, nie zapomnij puścić tacie kursu języka polskiego, tylko tym razem po polsku. Bez obaw, już mu włączyłam i upewniłam się, że tym razem jest po polsku. Całe szczęście. Dobranoc. Kurs języka polskiego. Po polsku, ale z akcentem włoskim. Hej, tato, i co, mówisz wreszcie po polsku? No oczywiście, że mówię po polsku, a nie w jakim języku innym miałbym mówić. Andrzej, czy ty mówisz z włoskim akcentem? Nie, no nie rozumiem, o co ci chodzi, mamma mia, przecież mówię normalnie. Najważniejsze, że wreszcie wszystko rozumiemy. Nie wierzę, kto robi takie kursy językowe? Nie mam pojęcia, o co im chodzi.
Słuchajcie, minęło kilkanaście lat od mojej ostatniej lekcji języka czeskiego, więc w filmie na pewno pojawiły się jakieś błędy, za co przepraszamy. Dlatego jeśli mówicie po czesku, to bądźcie wyrozumiali. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Cześć, Julia. Słuchaj, czy mogę na jeden dzień podwieźć do was Zenkę? Aha, nie. Cześć, Julka. Słuchaj, czy mogę u ciebie zostawić na jeden dzień Zenkę?